Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym podcaście po Japonii i dzisiaj mamy podcast online z jednym z naszych widzów z kanału na Twitchu, który nam dzisiaj opowie o japońskich serialach tokusatsu, czyli o serialach o japońskich superbohaterach, także o potworach, między innymi Godzilla chyba także się w to wlicza, prawda? Godzilla, Gamera. Tak, różne właśnie tematy, taka tematyka science fiction japońskiego. Klasyki po prostu, klasyki. Pan F, taka jest jego ksywka w internecie, nasz gość, jest autorem bloga Mirura Kiru, gdzie właśnie zajmuje się serialami z gatunku tokusatsu. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Witam, bardzo miło mi cię spotkać w końcu. No osobiście, prawda, nie tylko na czacie, na streamie i bardzo się cieszę, że możemy troszeczkę porozmawiać, bo to jest temat taki dla mnie też nowy, więc ja jestem laikiem i chciałbym, żebyś mnie potraktował jako laika, który się nie zna. Ja znam Godzillę i ten gatunek właśnie seriali, filmów o superbohaterach, takich właśnie jak Ultraman, Kamen Rider, to wszystko tutaj, prawda, zaliczam do tego gatunku, to dalej istnieje w Japonii. Wciąż pojawiają się nowe seriale, nowe filmy. W tym roku będzie Ultraman w reżyserii autora Evangeliona, tak? Hideki Anno. To kiedy będzie? W maju będzie premiera? Jakoś niedługo chyba. Powiem szczerze, ja nie wszedłem jeszcze w tematykę Ultramanów, a to jest kwestia bardzo prosta po prostu. Niełatwo się wsysa popkulturę, tego jest po prostu strasznie dużo. Nawet ja sobie tutaj handy dandy Excela sobie w tym momencie otworzę. Tak. Myślę, że po tym Ultramanie to będzie duże zainteresowanie znowu tego typu serialami, prawda? Seriali. Sam Kamen Rider i Tokusatsu zajmuje obejrzenie tego prawie 1600 godzin. Samych seriali, nie mówiąc o filmach, więc po 3 odcinki dziennie, 3,5 roku. Siedzisz i oglądasz. No może zacznijmy od początku. Ty się zajmujesz tymi serialami chyba już od wielu, wielu lat. Piszesz na ten temat bloga od wielu lat. 2015 stycznia. I chciałbym się dowiedzieć takich podstaw właśnie. Co to za seriale i... Skąd w ogóle się wywodzi ten gatunek tokusatsu? Kiedy powstały pierwsze seriale tego typu? Godzilla powstała w 1954 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. To był ten pierwszy film. Aktor, który się przerywał w Godzilla, już nie żyje. Czy to już jest start właśnie tego gatunku tokusatsu, można powiedzieć? Czy było coś wcześniej? Nie do końca. Jeżeli mówimy... Znaczy, zacznijmy od tego, że tokusatsu to znaczy z japońskiego efekty specjalne. I to jest metoda tworzenia efektów specjalnych, jaką się zna, taka klasyczna japońska, że są makiety się tworzy, że się człowieka się w kostium ubiera. Na przykład Godzilla, pierwszy oddech atomowy Godzilli to było sprężone powietrze wydychywane z butli. Aktor opowiadał, że on się tam dusił i gotował w tym kostiumie, był z gumy ten kostium i takie kwestie. Natomiast sama idea tokusatsu wywodzi się z japońskiego teatru już. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale w teatrze, w niektórych rodzajach teatru japońskiego są ci ludzie ubrani na czarno. To w Kabuki jest, także w teatrze lalkowym Ningyo Jiruri. Tak, dokładnie. I oni tworzyli po prostu te efekty specjalne, że tam coś trzymali, coś tam podawali, coś znikało, przynosiło się. To są te pierwsze początki tych klasycznych japońskich efektów specjalnych. Natomiast w latach 50. już faktycznie, XX wieku, już faktycznie zaczęły powstawać pierwsze produkcje czarno-białe, takie, które my znamy, Godzilla, Godzilla, ja będę się starał mówić po japońsku. Tam się złapałeś teraz, no. tak, dokładnie. Godzilla z 1954 roku i inne seriale. Wtedy Ultraman też powstał w latach 50. I tak dalej. Natomiast skąd się tak naprawdę taki faktyczny boom i faktyczne zainteresowanie to zaczęło, to trzeba zacząć od Walta Disneya. Taka ciekawostka. Myszka Miki zawsze, jak jest animowana, zawsze widać obie jej uszy. Nosi białe rękawiczki, ma czerwone spodenki.
Wiesz, kto jest najbardziej znanym, nieżyjącym już, notabene, mangaką? Pewnie chodzi o twórcę Atom Boya. Dokładnie. I bardzo dobrze, że mówisz o Atom Boyu, bo Atom Boy wygląda dokładnie jak myszka Miki, tylko że zamiast uszu ma sterczące fragmenty włosów. Znaczy takie uczesanie. I to jest myszka Miki. To jest dokładnie nawiązanie do myszki Miki. Natomiast dlaczego wspominam o Osamu Tezuce? On miał takiego ucznia, który się urodził jako Onodera Shutaro. Mówiąc po japońsku nazwisko imię, czyli to był pan Onodera. On później zmienił nazwisko na Ishimori, a później na Ishinomori. Tam jeszcze jest na środku. I on był jego współpracownikiem, asystentem. Bardzo mu dużo w tym momencie pomaga. On się tam bardzo wiele rzeczy nauczył. I pan Ishinomori, mówiąc już po takim, jak jest on w tym momencie znany w Japonii, on jest bardzo znany, ma rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o ilość stron mang wyprodukowanych. To taka ciekawostka, ale to nie była jego główna tematyka. Pana Ishinomori w Polsce możemy znać z anime nadawanego na Polonii 1, Hala Super Dziewczynka, Sarutobi Etchan po japońsku. Jaki był polski tytuł? Ja nie kojarzę. Hela Super Dziewczynka. A, tak, tak, tak. Dokładnie to. No. Było takie Heli Super. To możecie poznać jego charakterystyczny styl, ale on jest bardziej znany z innego dzieła Cyborg 009. Notabene. O, też kupione w Japonii, to jest Tezuka. I tu jest też jego manga, akurat Ishinomori'ego. Kupiłem, jak byłem w Japonii w 2019 na tak zwanym Prelim Targu. Taki skarb oprawić tylko. Ale on później przeniósł się na tworzenie seriali. I chciał przenieść na serial, na ekrany telewizorów jedną ze swoich mang, Skullman. Natomiast i współpracował wtedy z wytwórnią Toei w tej kwestii, ale Skullman był zbyt mroczny, zbyt taki poważny i jako serial dla dzieci, bo z taką myślą miał być produkowany, to się nie do końca w tym momencie nadawało. Więc ułagodzili w 1971 roku, notabene 3 kwietnia, został wyemitowany pierwszy odcinek Kamen Rider. Kamen Rider to jest taki tytuł, który każdy Japończyk zna. Moja żona, tak, Aiko, też zna Kamen Ridera. Od 71 roku na zawodę. No. Każdy Japończyk ten tytuł kojarzy. Ultramana też wszyscy kojarzą. Jako dzieci tak, pewnie o Ultramanie oglądali. Będziemy mało mówić, bo ja mało znam się na Ultramanie, więc nie będę w stanie się wypowiedzieć rzeczowo tutaj na ten temat. Natomiast Ultraman jest tak naprawdę rzecz biorąc trzecim najbardziej znanym serialem. Natomiast obecnie drugim najbardziej popularnym, ale to sobie może powiemy później, jak starczy czasu, bo nie na wszystko będziemy mieć dzisiaj czas. Czy te seriale bardziej były dla dzieci na początku, tak? Tak, były bardziej dla dzieci, ale one były też mocno poważne, te pierwsze seriale Ishinomori'ego. Co widać chociażby po Kamen Rider Amazon, kiedy mu pozwolili na trochę więcej, to był serial, który musieli skończyć wcześniej, bo był zbyt krwawy. Tam się nawet krew po prostu pojawiała i tak dalej. I Kamen Rider był hitem. To się stało w tym momencie hitem. Pierwszy sezon trwał 94... Handy Dandy Excel, żeby się nie pomylić, 98 odcinków. Mhm. Później był Kamen Rider Buisri, czyli Volume 3. Wersja trzecia, ale Japończycy czytają Buisri, były kolejne serie i tak dalej. Skończyło się to w 1971 roku na Kamen Rider Stronger, gdzie wystąpiła pierwsza postać żeńska główna, znaczy poboczna w sumie, do głównego bohatera, Denpa Ningel Takulu. Takul, można po prostu mówić w skrócie, bo dziewczynki też chciały mieć kogoś, kogo się mogą bawić na podwórku. Status jej jako Kamen Ridera jest dyskutowalne. Nie do końca wiadomo, czy to tak traktować, natomiast to jej oficjalnie nie traktuje jako Kamen Rider, chociaż ja bym bardzo chciał. Chciałbym, żebyś nieco opowiedział osobom, które nigdy nie oglądały serialu typu Tokusatsu, w skrócie o czym to
jest. Kim są główni bohaterowie, co oni przedstawiają, z czym walczą. To tak w skrócie, naprawdę w skrócie, żeby można było sobie wyobrazić, o czym opowiadamy. Tak. Jeżeli chodzi o najbardziej, bo są trzy najbardziej popularne serie. Ultraman, Kamen Rider i Super Sentai. Kamen Rider, Ultraman, prawda? Kim on w ogóle jest? I Super Sentai. Jeżeli chodzi o serie, które ja się zajmuję, którym wiem, czyli Kamen Rider i Super Sentai, sprawa wygląda w ten sposób, że mamy albo samotnego bohatera w Kamen Rider, do którego czasem ktoś może, mogą dołączyć inni, albo grupę bohaterów, zwykle 5 lub 3 osoby, jak w przypadku Super Sentai, którzy natykają się na jakieś zło. To mogą być japońskie yokai, to może być jakaś kosmici, jakaś siła pradawna, czy coś, co dinozaury zabiło 65 milionów lat temu, takie przypadki też są. I próbują z nią walczyć, czyli próbują to pokonać, będąc jednocześnie takim klasycznym, typowym superbohaterem, dobro zwycięża, jest miły, fajny i pogodny. W przypadku Kamen Riderów to miły, ładny i pogodny troszeczkę mniej, bo to jest serial bardziej dla dorosłych i starszych osób, więc tam są bardziej poważniejsi, poważne postaci. Czasem walczą między sobą ci Kamen Riderowie, bo są też i Kamen Riderowie źli, albo bardziej samolubni. A skąd ten bohater ma supermoce? Prawda, w amerykańskich filmach o superbohaterach, prawda, na przykład był jakiś wypadek, albo napromieniowany, prawda, przez jakieś promienie kosmiczne, czy tam pająk ugryzł, albo jest jakimś bogiem. Więc skąd taki Ultraman jest Ultramanem? Dlaczego on jest superbohaterem? Jeżeli chodzi, to znaczy tak, Kamen Rider mają najczęściej moc wynikającą z jakiejś technologii. Ci pierwsi to naprawdę są takimi samymi potworami jak cała reszta, tylko zbuntowanymi do organizacji, przeciwko której walczą. Oni mają taki pasek do transformacji najczęściej, którym się transformują. Najczęściej jest jakiś rodzaj technologii. Czy to jest normalny gość, który ma urządzenie? Pasek, który wkłada coś albo go aktywuje. Tam się może coś kręcić, tam mogą być karty, to mogą być butelki, w niektórym sezonie były. To mogą być różne rzeczy. Nie chcę się rozwodzić teraz. Czasem się zdarzają, bardzo rzadko zdarza się jakieś mistyczne źródło. Był jeden sezon o magii, Kamen Rider Wizard i tam to było. Były owoce z innego wymiaru w Kamen Rider Gaim, ale to też dalej paski są. Wszystko. A są technologie, to oni mają technologii, dostali od kogoś, czy... Różnie. Byli, znaleźli przypadkiem. To zależy w tym momencie od sezonu. Albo ktoś im to dał, albo co sami sobie stworzyli, albo zostało im to podarowane. Generalnie to nie jest takie, znalazłem sobie to w paczce płatków śniadaniowych. Natomiast jeżeli chodzi o Super Sentai, to zawsze jest jakiś zespół. I tu też jest tak, można podzielić, że albo jest jakaś technologia, czy to ziemska, czy to kosmiczna, albo jest jakieś mistyczne źródło, typu medytacja, czy magia, czy cokolwiek w tym stylu, które daje zespołowi jakiś rodzaj tej mocy. I oni się w ten sposób mogą transformować. Natomiast jeżeli chodzi o Sentai, to jeszcze jest kwestia taka, że oprócz samych Rangersów, mamy też bohaterów dodatkowych, Bangai Hero. I oni mogą być, to może być zwykły kosmita, który po prostu siłą dorównuje bohaterom, albo może być to magiczny przedmiot lub jakaś inna istota, się po prostu transformuje w rangero-podobną istotę, w związku z tym może razem z nimi walczyć, więc to są też takie dodatkowe przypadki tego typu elementów. Źródła mocy. Najczęstszy motyw to jest jakaś technologia, ewentualnie jakiś element mistyczny. A jeszcze chciałem się zapytać, jak oni walczą, głównie bohaterowie walczą z przeciwnikami, to czy przeciwnik jest zabijany, czy znika w jakiś sposób? Bo to jest dla dzieci, tak? Dla dzieci to głównie. Wybucha po prostu. Okej, okay, czyli ich zabijają. Tak? Jak sobie obejrzysz starsze sezony, odcinki ze starszych sezonów, to w tych starszych efektach specjalnych to bardzo fajnie to widać. Jest wybuch,
robi, jest wybuch i potwora, potem wybuchu nie ma. Chociaż czasem widać taką krew, czasem widać, czasem używana jest broń palna, ale najczęściej to jest klasyczny wybuch, eksplozja. To jest nawet parodiowane w amerykańskich wersjach. Eksplozja z tyłu wykorzystana do tego, że... Kojarzę, tam zawsze coś w tym odcinku była sytuacja taka, że tam są przeciwnicy, on się transformuje i ten wybuch wali w przeciwników. Bo jest wybuch przy transformacji. I to jest wydzielanie nadmiarowej energii, jak to oni określili wtedy, czy coś. Różne rzeczy są. Generalnie rzecz biorąc, ale trzeba powiedzieć, że te wszystkie potwory, to one jak przyjdzie jakiś film rocznicowy, czy jakiś team ma, bo oni sobie wrócą. Wracają. To jest taki odtwarzany kotlet. Są tacy, jest jeden przeciwnik, którego nie pokonali, zamknęli go w jakimś tym, wchodzi film rocznicowy, normalnie se go leją, normalnie on wybucha jak niby nic, sezon idzie w Ile razy Freezer zginął, prawda, w Dragon Ballu? No, więc najbardziej znani dragowie tak cały czas wracają. No, tak, tak. To jest, trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o podejście do tego typu tematyki, to jest trochę jak na zachodzie. To nie jest kill them! To jest destroy them! To jest tego typu podejście, no bo nie mogą pokazać dla dzieciaków czy młodzieży, że albo no nie da się po prostu, żeby to przeszło cenzurę jakąkolwiek. Bo umówmy się, te seriale są robione z myślą, nauczmy czegoś dzieci. Właśnie, jakie są te rzeczy, których chcą uczyć dzieciaki przez te seriale? Jakie są wartości, które przekazują te seriale o superbohaterach? W Japonii jest to myślenie, to honne tatemae, jest to podzielone na grupy i grupeczki, należy do takiej, a nie innej grupy. Generalnie te seriale mają dzieciaki przygotować właśnie w tym momencie pod to, żeby być dobrym uczniem, być dobrym dzieckiem, synem, córką, bądź dobrym częścią społeczeństwa, czyli szanuj innych, sprzątaj odpowiednio, nie oceniaj. W jaki sposób to, co myślisz, zachowaj dla siebie, to co na zewnątrz, to pokaż. W starszych sezonach bardzo widać klasyczne podejście japońskie do kobiet, że główna bohaterka zespołu w Sentai to jest najczęściej od podawania herbaty. Chociaż pierwszy sezon ma bardzo chlubny wyjątek od tej reguły, bo bez jedynej żeńskiej członkini zespołu nie są w stanie potwora pokonać, bo to ona dostarcza bombę. Jest ekspertka z materiałów wybuchowych i ona tą bombę robi, więc jak ona tego nie zrobi, jak jej nie ma, to potwora nie pokonają. Więc to jest jeden chlubny wyjątek w tej całej sytuacji. A tak to głównie, to jest głównie też serial dla chłopaków. Dlatego rajderzy są głównie mężczyznami i pierwszy żeński oficjalnie to był na początku lat 20. po reinkarnacji w trzecim sezonie. Czerwony Ranger, czyli ten najważniejszy, zawsze jest facetem. A jeżeli już raz się pojawiło, że był kobieta, to jest do skoku. Czy do tej pory tak jest, że głównie to są panowie? Tak. Są jakieś panie w tych zespołach, tak, czy nie bardzo? Jest jeden sezon, w którym piąty sezon Sentai, w którym w ogóle nie było żadnej kobiety w zespole, bo był trzyosobowy i zrezygnowali z kobiety. Ale mi się to odbiło czkawką i od tamtego sezonu jest zawsze przynajmniej jedna. Natomiast jeżeli są jacyś ekstra, którzy dochodzą, tak jak Zielony Wojownik, to poza jednym przypadkiem wszyscy faceci to byli. Raczej nie ma co liczyć na żeńską wersję całego zespołu. Tak? Jest problem na przykład, to jest wspomniana wcześniej przeze mnie Takl. Wersja specjalna, to nie tak jak wyglądała w serialu. I to jest pierwsza żeńska postać, która się pojawiła i która, bo dziewczynki coś chciały, tak jak mówiłem wcześniej, jest straszny problem, żeby dać tym dziewczynom coś naprawdę w tym momencie poważne. Poważne żeńskie postaci są, no jest z tym problem. Jest. To jest, ale nie umówmy się, jeżeli to jest serial o tym, że się o mordoklepstwie w ten czy w inny sposób. Wiadomo, no tak samo anime bardziej nastawione to jest slice na klepanie mord, to wiadomo, że to jest bardziej dla chłopców. Nie ma się tutaj
co dziwić, prawda? W ogóle. No. No dokładnie. Aczkolwiek warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Może w sumie na sam koniec, bo już długo nagrywamy. Oficjalnie, jeżeli mówimy o Sentai, oficjalnie sezonów jest teraz 46. Teraz jest, są dwa sezony nieoficjalnie o tym samym zespole, Hikonin Sentai Akiba Rendzia. Nieoficjalny zespół Akiba Rendzia. Akiba od Akihabary. Tak. Dokładnie rzecz biorąc. To jest o mnie. To jest o takich ludziach jak ja, którzy zostają Sentajami nieoficjalnie i próbują uratować Sentai od zniknięcia. No w dużym skrócie. I to jest serial, który jak ogłaszali drugi sezon, jak wyszedł aktor, to powiedział: zakrycie oczy i zasłońcie uszy dzieciom, bo teraz będzie poważniejszy temat. Tam się cycki generalnie u przeciwnika wylewały. I to były bardzo, to jest prześmiewczy sezon. Wszyscy chcą, żeby... Wczoraj była 10. rocznica, notabene, pierwszego sezonu. Wszyscy chcą jego powrotu. I to jest, pokazuje, że Toei wie, że ludzie lubią, wie, że ludzie znają i potrafi sam z siebie się pośmiać, bo to jest tak, no bo to sezon taki głupi. Traktują tego za bardzo na poważnie, bo ten takie serial, jak się ogląda, to no trudno to traktować jakoś super poważnie chyba, prawda? W większości taką przypadków konwencję, tak. Prawda? Tak, w większości przypadków tak, bo nadal mówimy o tym, że dorośli ludzie w kolorowych kostiumach albo w gumie na sobie udający oponę kota czy jakokolwiek innego potwora naparzają się wśród kartonowych budynków, jak to dawniej było. Teraz są CGI-e troszeczkę. Faktycznie zgadza się, jeżeli tak to się opisze, to ciężko to przyjąć na poważnie. To wiele osób pewnie może kojarzyć Kamen Rider z tego powodu, że to przypomina Power Rangersów. Bo Power Rangersów to w Polsce super każdy Sentai. Kojarzy. Tak, super dokładnie. Sentai, tak? Tak. No tak jest, kojarzenie jest bardzo często. Widzisz te postacie w takich maskach charakterystycznych i o, to jest Power Rangers, tak? I tak ci tak, się dokładnie. O to no chodzi. Do tego to jest takie podobne. Kto był pierwszy? Tak, i to jest kwestia, którą historycznie teraz trzeba dokładnie rzecz biorąc, w dobrym miejscu zadajesz to pytanie. W 1984 roku Heim Saban, jak był w Japonii, to jest amerykański Żyd, i zobaczył jeden z odcinków z sezonu Sentai Chudenshi Bioman. No i mu się spodobała ta formuła, bo to są seriale typu Nauczmy czegoś dzieci, nie poddawać się, czy tam takich typowo japońskich rzeczy, tam nie śmieć, chodź do szkoły, ucz się dobrze i tak dalej. I tego typu tematyka była wtedy popularna. No i chciał to zrobić w Ameryce, ale nie udało mu się z Biomanem. Zrobił taki próbny pilotaż, chciał pokazać, to się nie sprzedało. W 1991 roku podjął ponowną próbę. I tu warto powiedzieć, że sezon z 1990 roku, czyli Chikyu Sentai Fiveman, miał być ostatnim, bo był spadek po prostu oglądalności i popularności. Mm-hmm. Dali im jeszcze jedną szansę. Ściągnęli różne sławne osoby, między innymi dyrektora od Toshio Daimos. Tak, tego Daimosa, którego Pan znamy Daimos. Z Polonii 1, dokładnie rzecz biorąc. Który zastosował między innymi formułę znaną z anime Wojna Planet albo Załoga G. Tak jak w tej piosence zespołu Heart Załoga G, to są dokładnie ci sami. I tak powstali Jetman. Chojin Sentai Jetman, dokładnie rzecz biorąc. I to już serial, to jest jeden sezon uważany jeden z najlepszych. Jeżeli nie pierwszy, to drugi. Jeżeli nie drugi, to trzeci. A za chwilę, konkurentów zaraz wspomnimy może. Natomiast w tym okresie Heim Saban wspomniany udał się do Japonii i spróbował drugi raz podjąć tą próbę uzyskania praw już tym do stworzenia serialu amerykańskich wersji Super Sentai. Miał ponoć wstać przy stole podczas negocjacji i zaśpiewać po japońsku opening z Jetmanów. Wtedy mieli ponoć sobie pomyśleć, ten facet jest na tyle szalony, że mu się to uda. Że już Jetman... Japończycy nie, dali prawa pierwsi. Autorskie, tak? Do tak, byli tego pierwsi, pomysłu. Ale ponieważ nie udało im się wykorzystać sezonu Jetman z 91 roku, wykorzystał znany nam już z wizerunku serial z 92 roku Kyoryu Sentai Jurendia i
specjalnie zaznaczyć ziurędzia, bo Amerykańcy piszą to przez z i czytają to często ziurędzia, co jest błędem, jak doskonale wiesz, bo mówisz po japońsku, to wiesz, że nie ma takiego dźwięku jak ziu w języku japońskim. I tu zgodnie z naszą umową sprzed podcastu, ja powinienem to powiedzieć, że wtedy powstali Mighty Morphin Sami Wiecie Co. Natomiast Emil wam powie, co oznacza Sami Wiecie Co. Power Rangers, bo ty nie chcesz wypowiedzieć tych Power Rangers. Tak, ja nie chcę ściągać widzów do swoich kanałów i social media przez pryzmat Sami Wiecie Czego. Dlatego kiedy mówię o tych serialach, mówię Super Sentai, a kiedy mówię o amerykańskiej wersji, którą kiedyś Japończycy sparodiowali, to mogę akurat powiedzieć jako Powerful Rangers, to piszę właśnie, mówię Sami Wiecie Co i w zależności od tytułu tam w tym momencie dodaję, ale wiadomo, że wszyscy wiemy, że chodzi o... Okej. Okay. Czy to wiesz, skuszę to się nie pod... powiedzieć, że chodzi o Power Rangers, to wiadomo, wszyscy wiemy. To nie podoba, czy uważasz, że te amerykańskie wersje, prawda, Super Sentai, ten Power Rangers, to jest fajne, czy to jest do bani według ciebie? Zależy od sezonu. Nie będziemy też szli po sezonach. Generalnie chodzi mi o to, że są dobre sezony. Najlepsze, moim zdaniem najlepsze są te, które im wierniej odpowiadają historię, która jest oryginalnie z Sentai przeniesiona. Tak no, jak Time Rangers. Scenariusz też z japońskiej wersji, tak? Tak, Time Force, tak na przykład są prawie 90% jest przeniesieni z japońskich Time Rangers. To wcale nie oznacza, że inne sezony, na przykład Mystic Force bazujące na Magi Ranger, czy Power Rangers Thunder o dinozaurach, druga wersja, nie pamiętam w tym momencie tytułu, bazująca na Abarendzia japońskich. Power Rangers Dino Thunder. Wiesz może jak Japończycy podchodzą do tych, prawda, Power Rangers? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiesz co to tam kojarzą, coś tam kojarzą na zasadzie takiej, jak my kojarzymy pewne rzeczy związane z Japonią, że sushi to surowa ryba, tak naprawdę chodzi tam o ryż i tak dalej. Tak naprawdę rzecz biorąc nie mam zielonego pojęcia. Natomiast wiem, że Japończycy znają te seriale. Taka anegdotka z jednego z konwentów. Czekam w kolejce do zdjęć z japońską śpiewaczką, która śpiewała między innymi do filmów Ghibli, to Totoro między innymi. I stoi się 5 osób, a obok mnie stoi Japończyk, który z nią przyjechał, tam jakiś menadżer czy coś, a ja tak cichaczem do niego. Gonin sorotte. Korencia. I on się tak na mnie patrzy. Znasz? Oglądałem. Zaśpiewałem fragment openingu, porozmawialiśmy sobie chwilę. Dla nieznających japońskiego Gonin Sorotte, to znaczy piątka razem, czyli jak stało pięć osób, no to zbiór pięć osób razem się zebrało, to dosłownie o to nawiązanie. Bo tych bohaterów też jest pięciu zazwyczaj, tak? Zazwyczaj jest pięciu, Dziakka mieli czterech, później mieli pięciu, czasem się zdarzają trójka, ale zwykle jest pięciu. Kolorowych bohaterów w spandeksowych kostiumach, którzy niszczą kartonowe budynki, a teraz CGI-owe budynki, bo już się przenieśli z niektórymi rzeczami do CGI. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest w tym momencie powiedzieć w ten sposób. Unikam negatywnego wypowiadania się ogólnie o Sami Wiecie Czym, dlatego że dla mnie to jest trochę jak podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi. Bo ja do Super Sentai, a później do Kamen Riders i całego tego Majdanu trafiłem właśnie dzięki amerykańskiej wersji. Rozumiem, że Kamen Rider dalej powstaje jako serial cały czas. Do tego przejdziemy za chwilę, bo chciałbym taką historycznie to omówić bez też zbyt dużych szczegółów, bo to nie jest istotne. A poza tym też nie mamy na to tyle czasu, ile bym chciał. W 1975 roku został wyemitowany pierwszy odcinek Super Sentai. Ponieważ, no skoro mamy bohaterów, którzy są pojedynczy, to teraz zróbmy zespół z nich. Czyli zespół Kamen Riderów, tak można by to powiedzieć, z tego powstało Super Sentai Himitsu Sentai Gorenja. Czyli tajny zespół Gorenja. Czy jakkolwiek by to tłumaczyć.
I on też był hitem. Do dzisiaj, jeżeli chodzi o pierwsze sezony Riderów i Sentai, nikt nie pobił żaden inny kolejny sezon nie pobił oglądalności. 84 odcinki, 2 lata trwało. Kolejny sezon, też robiony przez Ishinomori'ego we współpracy z Toei, to był Jakka Dengeki Tai, JAKQ z kropkami pisane jak od nazw kart, czyli Jack, As, King and Queen. Ale ten serial został skończony wcześniej właśnie dlatego, że to jest sezon, który pozwolili Ishinomori'emu być Ishinomori'em i robić mu po swojemu i też troszeczkę bardziej mroczniejszy, bardziej trudniejszy w odbiorze, w związku z tym nie do końca podpadł dzieciom. No i na tym się skończyła współpraca między Toei a Ishinomori'em. Ale to nie zakończyło, jak już wiemy, nie zakończyło historii Sentai. Była przerwa roczna, w której do Toei odezwał się Marvel Comics. No bo oni usłyszeli o tych serialach, też chcieli mieć jakąś tam... Ale co to za firma jest? Bo nie każdy ma... Marvel Comics, Spider-Man... Marvel, tak? A przepraszam, nie usłyszałem. Marvel Comics. No i chcieli mieć też swoją porcję z tej dziedziny, jakoś wkroczyć też do Japonii. No i zamierzali zrobić kilka seriali z udziałem swoich bohaterów albo bazujących na nim. No i pierwszym był japoński Spider-Man. Spider-Man. Japończycy robili Spider-Mana, tak? Tak, jest serial z 1978 roku ze Spider-Manem. Oglądałem go, jest u mnie na blogu, na polskiej stronie marvelcomics.pl. Robiłem kiedyś małą współpracę. Robiliśmy tam recenzję w ramach tej... Kilka było wpisów moich w ramach współpracy o recenzji tych seriali. To był japoński czy zagraniczny bardziej? Japoński. On się nazywał, to nie był Spider-Man, to był Spider-Man, bohaterem był Japończyk. No i najważniejsze... To jest japońska wersja Spider-Mana z japońskimi bohaterami, tak? Okay, to bardzo tak, dokładnie rzecz biorąc. On oficjalnie ze względu na znaki towarowe należy do Marvela, więc jeżeli to chce cokolwiek z niego wypuszczać, to musi się Marvela pytać o zgodę, nawet jeżeli to są wypuszczenie tego serialu do kupna. Jest w związku straszny problem. Wrócił nie parę lat temu do komiksów postać z tego serialu. No i ale najważniejsze, dlaczego o czym warto o tym wspomnieć. Tam się pojawił po raz pierwszy wielki robot, no bo chcieli dodać coś, no bo tylko sam superbohater, no to tak dodatkowo nie transformujący się, tak tylko zakładający zwykły kostium, tak mało ciekawe. Dali robota, który nazywał się Leopardon. To był transformujący się robot, z pojazdu kosmicznego w robota się transformował. I ciekawostka, to jest najsilniejszy robot we wszystkich serialach Tokusatsu, ponieważ ukradziono kostium do tego robota, w związku z tym wykorzystywali stare sceny, więc on szybko pokonywał po przeciwników, w związku z tym jest najsilniejszy ze wszystkich robotów, jakie do tej pory powstały. Kolejnym bohaterem, którego chcieli wykorzystać, był Kapitan Ameryka. Ale w toku tych pomysłów, wykorzystania tego, Toei zdecydował się na powrót formuły Sentai. I Kapitan Ameryka, zamiast być tam towarzyszem historycznego któregoś księcia z japońskiego, stał się Battle Fiva. Battle Japan. I miał swoich kolegów Battle France, Battle Cossack od Związku Radzieckiego. Mówmy wprost, to były lata 70, to jeszcze ten kraj istniał. I Battle Kenya i Miss America. I to było nawiązanie do Kapitana Ameryki w postaci tego Battle Japan i to był powrót tej formuły typowo Sentai i od tego czasu jest co roku, aż do dzisiaj jest kolejny sezon. W kolejnym sezonie było nawiązanie do Thora i Asgardu Marvelowskiego, a potem się to po prostu skończyło. Jak to jest z tą popularnością tych seriali? No to już jest tworzone od tylu dekad. Czy za każdym razem, za każdym sezonem to są jakieś nowe historie, czy to jest cały czas kontynuowana historia tych samych postaci? No są takie anime, na przykład jak One Piece, które już trwają, no nieskończoność można by powiedzieć, jak telenowele. Czy te seriale to też taka, można powiedzieć, telenowela science fiction, że to cały czas jest ta sama historia, tak, czy to są nie. Nowe postaci i nowe zupełnie rzeczy? I tak i nie. Generalnie każdy sezon można oglądać osobno, za wyjątkiem sezonów bardzo mocno rocznicowych, które
ten czy inny sposób nawiązują do poprzednich sezonów, jak Go Kaiser, czyli Cameron Decade i tak dalej. Natomiast większość z nich może po prostu wziąć dowolny sezon i obejrzeć sobie bez znajomości poprzednich sezonów, bo nie ma tych takich ścisłych nawiązań do poprzednich sezonów. I to pozwala na to, że co roku można stworzyć nową wersję. Natomiast występują poza sezonami rocznicowymi filmy, które team-upowe albo w okolicach rocznic, gdzie się Kamen Rider spotykają z Sentaiami, albo się Sentai spotyka bardziej ze sobą i wtedy to jest bardziej takie połączone. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ponieważ jest mocna teoria, to już można mówić o teorii niż hipotezie, czy Sentai się dzieją w jednym świecie, czy w wielu. I to jest temat, który za niedługo poruszę na swoim blogu, więc tam sobie będzie można o tym poczytać. I to by zajęło cały nasz podcast, tylko ten temat. Natomiast Kamen Rider oficjalnie dzieją się każdy w osobnym sezonie, chyba że akurat rocznica wywróciła to do góry nogami. Obecnie jest każdy w osobnym sezonie. I to można spokojnie śledzić. Kim tam są wrogowie w tych serialach? Kto jest zły? To zależy od sezonu, ale generalnie jest albo jakaś pradawna organizacja z podziemi, kosmici, przybysze z innych wymiarów, jeżeli chodzi o Sentai. Natomiast jeżeli chodzi o Kamen Rider, to są najczęściej jakieś złe organizacje, które pragną zawładnąć całym światem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, cały wydźwięk... Znaczy, Sentai jest bardziej produkowany z myślą o dzieciach. Kamen Rider jest troszkę bardziej dojrzały, bardziej dla młodzieży produkowany, dlatego jest bardziej popularny, no bo jest mniej infantylny, szczerze mówiąc, przynajmniej jeśli mówię o obecnych sezonach Sentai. Dlatego jest bardziej popularny. Po przerwie, o której w tworzeniu seriali, o których mówiliśmy wcześniej, ale już po śmierci Shotaro Ishinomori w latach 90., w 99 albo w 2000 roku serial wrócił do łask i wszystkie sezony są dalej opisywane, że dostarczone do telewizji przez Ishinomoriego od Kamen Rider Kuga i to już jest wtedy, już jest corocznie, tak jak Senta jest nadawane. Natomiast na popularność bardzo jeszcze wpływa no niestety pragmatyka życia, czyli godziny nadawania. Kiedy wcześniej to była siódma z telewizji puszczane? Czy... Obecnie jest to na TV Asahi, jest nadawane w niedzielę. Wcześniej było w środy i różne inne dni. Teraz do 2017 roku, kiedy jest już, mówimy już w tym bloku Superhero Time, Sentai byli nadawani o 7.30 w niedzielę, Kamen Rider o 8. Rano, tak? Rano. Natomiast telewizja zmieniła to i to jest teraz o 9 są Kamen Rider, o 9.30 jest Super Sentai. No i niestety to nie jest do końca dobrze dla franczyzy, bo o 9.30 uleci One Piece. Albo Dragon Ball, tak. Którzy są bardziej popularni i to wpływa na rankingi. To widać. To jest rzecz, którą pisałem o tym niedawno, dlaczego Sentai ma problemy, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Ktoś mi później gdzieś znalazłem tę informację, że to chodzi też o to, że w międzyczasie One Piece lecą i inne tego, anime to. Jak się zmieniła ta oglądalność, prawda, na przestrzeni lat? Bo anime jest bardzo potężne, prawda? Odpalę sobie stronkę, której są wyniki, bo mam... Tak, mam gdzieś tutaj stronkę, która ma to zapisane. Nie podam linku, bo to jest moje tajne źródło danych. Bardzo się cieszę, że to udało mi się znaleźć. Generalnie, jeżeli chodzi o Sentai, to pierwszy sezon ma 16,5%, potem jest około 10%. Kiedy to było? Teraz 10% widowni. Teraz jest to około 3,5%, 4%. To są raczej takie wartości. Pierwszy sezon to było kilkadziesiąt lat temu, prawda? Tak, dokładnie, ale od czasów mniej więcej 2011 roku obserwujemy już te kilkuprocentowe oglądalności, mimo bardzo potężnego, 35 sezon, czyli 2011, to był bardzo potężny, bardzo popularny sezon, który jest wyciskany jak szmata do dzisiaj.
ale mimo to nie uratowało to aż tak bardzo. Kamen Rider. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest konkurencja gier komputerowych, anime, tak, filmów, dokładnie. Netflix, prawda? A 50 lat temu w telewizji leciał jeden, dwa programy, tak, kilka programów, serial science fiction, no to był pewnie tylko Kamen Rider, prawda, Super Sentai i może kilka jeszcze innych, więc dużej nawet dużego wyboru nie miały wtedy dzieciaki, a teraz jest gigantyczny wybór, jeśli tak, chodzi o to, co można oglądać. Dokładnie tak, to są też kwestie, które ja pisałem o tym na blogu, że to są też dokładnie te kwestie. Kamen Rider też ma teraz podobną oglądalność, ale spadł dużo później niż w przypadku Sentai. Natomiast rośnie na przykład oglądalność Ultramana. Jeżeli chodzi o wyniki, bo to naprawdę trzeba pominąć seriale, trzeba patrzeć też z perspektywy zabawek i figurek i tak dalej. Kamen Rider zarabia trzykrotnie tyle co Sentai. Tak, bardzo duża część tego biznesu to jest merch, sprzedawanie figurek. To jest głównie merch. To jest głównie merch, bo te seriale, umówmy się, biorąc pod uwagę to, co już przed chwilą powiedzieliśmy, biorąc pod uwagę również to, że one są głównie, jakby to powiedzieć, one mają zarobić na siebie zabawkami, bo to jest drogi biznes. Tworzenie takiego serialu to jest drogi biznes. One mają na siebie głównie zarobić zabawkami. Były sezony takie, które miały prawie wizerunkowo to jest klapa, ale zarobiły na zabawkach, w związku z tym kręcimy to dalej. I tak dalej. Ultraman teraz ostatnimi latami rośnie w siłę i zarabia więcej niż Sentai teraz. Dokładnie rzecz biorąc, ja sobie zaraz też tabelkę otworzę, żeby tak chociaż przybliżenie to powiedzieć, bo robiłem zestawienie do tego, jak opisywałem sytuację i siedziałem 4 godziny w zestawieniach rozliczeniowych Bandai, czyli producenta zabawek, żeby to złapać. Nie ten wpis. Na pewno po premierze tego filmu Ultraman będzie duże zainteresowanie tym tematem, Ultramanem, na pewno będzie dużo merchu, także dla dorosłych, bo ten film będzie dla dorosłych chyba bardziej, prawda? Ten nowy film w reżyserii Hidekiego Anno, no to już nie będzie chyba produkcja dla dzieci, prawda? Oj nie. Dokładnie, będzie taka dojrzała wersja, nie? Dla dorosłych. Dokładnie rzecz biorąc, patrząc o zarobkach z perspektywy świata, bo w zarobki Sentai wliczają się również zarobki sami wiemy czego, to też się liczy, to wygląda to w ten sposób, że zarobki za 2020 rok, bo to mam dane ostatnie, które sprawdzałem pełne, to jest tak. Sentai zarobiło 6, prawie niecałe 7 biliarda janów. Kamen Rider 31, natomiast prawie 8 zarobił Ultraman i to rośnie. Jeżeli chodzi o Ultramana, bo Kamen Ridera się mniej więcej trzyma w tym czasie, natomiast Sentai prognoza na 2021 była 5. Niestety, mimo że to był sezon rocznicowy i powinno być jakiś boom się spodziewać. Sentai nie jest zbyt popularny obecnie. Co zresztą widziałeś na streamie, kiedy szukaliśmy figurek. Idziemy. Tak, szukaliśmy figurek. Ultramanów, Kamen Riderów i jedna figurka z Sentai. Tak, a my szukamy Sentai. Tak, masa Kamen Rider i wszędzie Ultraman. Tak, wszędzie ten Ultraman. Tak. Ale to wynika też z tego, co powiedzieliśmy na samym początku. To jest sobie strzela trochę w stopę. Swoimi działaniami w zeszłym roku doprowadzili do grupy fansaberskiej do usunięcia. Inna grupa z tego tytułu, że inna dostała, zrezygnowała z tworzenia subów. Właśnie, z czego to wynika? Mówmy się w ten sposób. Jeżeli ktoś chce to oglądać, to idzie w to miejsce, gdzie wszyscy to oglądają. A jeżeli ktoś się mnie pyta, gdzie to dokładnie jest, to ja odpowiem jak rasowy Japończyk. Ładną mamy pogodę dzisiaj. Może być tajfun na zewnątrz. Ale ja i tak ci powiem, ładną mamy pogodę dzisiaj. Bo nie jestem, bo z troski o fanów, ja nie powiem, gdzie ja tego szukam, gdzie ja to znalazłem, skąd ja to biorę. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie ryzykować, że przyjdzie ktoś, zrobi takedowna
Tym bardziej, że idzie to i powie, pan F na podcaście z Emilem powiedział, skąd to ogląda, to jest rozpowszechnianie. Podciągnijmy go. Dlaczego ten Toei Animation, dlaczego to Animation jest... tak walczy z fanami, walczy z recenzentami anime w internecie? Ostatnio była afera, jak dali takedowny takiemu youtuberowi, który recenzował Dragon Ball. No More Mark? Tak? No More tak, Mark tak. się chyba nazywa. No, i oni mu dali 200 ileś takedownów, nie, copyright strike'ów. No, no dramat po prostu. Prawie mu zamknęli kanał, zniszczyli mu... Ale to sami sobie, ale to pokazuje, ta akcja akurat pokazuje, że sami sobie strzelają w topie. Bo na Kotaku, czytałem o tym, napisali bardzo prostą rzecz. Gdyby po odpowiedzi od YouTube'a, bo to się rzecz działa na YouTubie, napisali, że japońskie prawo nie zezwala na takie użycie dozwolonego użytku, kanał już nie istnieje, bo to było większość jego kontentu. Ale ponieważ oni trzecią drogą, okrężną drogą doprowadzili do zdjęcia tych filmów i nie zastosowali się do prośby YouTube'a, dajcie nam argument, to skończyło się to w ten sposób, że filmy są zablokowane w Japonii, dostępne są wszędzie indziej, a to wynika, to akurat jeżeli ktoś będąc w Polsce, zrobimy małą reklamę, nie ta książka, jak ją znajdę, to powiem, jest książka, która mówi o fansubberstwie w Polsce, i tam można sobie przeczytać o różnicach w prawie autorskim zachodnim a amerykańskim. Później znajdę, nie mamy chyba na to czasu, żebym teraz szperał po tym. I to jest kwestia taka, że na zachodzie jest tak, idziesz do wydawnictwa i dajesz im prawa do swoich postaci po to, żeby oni ci wydali. A i tak się na przykład Japończycy przejechali na bodajże chyba Pokemonach. Chyba. Mówię z pamięci, mogę się mylić, w tej książce jest to opisane. Natomiast w Japonii jest tak, że to autor idzie do wydawnictwa i to nie wydawnictwo łaskawie wydaje mu dzieło, tylko autor łaskawie się zgadza, żeby to wydawnictwo wydało to dzieło. I akcje, były różne akcje, na przykład z Alitą, czy z Mahou Sensei Negima, że autor się nie zgodził na jakieś zmiany albo na jakieś propozycje ze strony wydawnictwa, ciach, manga już jest, przestaje być wydawana. Bo prawo autorskie jest tam po stronie, autor jest właścicielem. A na zachodzie jest inaczej. No i to powoduje te różnice, i też różnica wspominana już tutaj, że dozwolony użytek własny w Japonii ma bardziej ściślejsze pojęcie niż to znane na zachodzie, więc nie pozwala na robienie pewnych rzeczy, które na zachodzie są normalne. I to powoduje, że Amerykanie, ta historia po prostu, że Japończycy się nie Amerykanie, tylko Japończycy się przejechali na zachodnim prawie autorskim i na rozumieniu tego, są bardzo tacy wycofani w tej kwestii i jest ciężko i trudno uzyskać cokolwiek. Mangowe wydawnictwa w Polsce opowiadają, że latami potrafią uzyskać licencję albo akceptację okładki. Sami wiecie co wykorzystuje z Super Sentai, zdjęcia z walk i zdjęcia w kostiumach. To kosztuje grube pieniądze i nie zawsze im się udaje to pozyskać, a wykorzystują tylko część materiału. Tokusatsu i Shout Factory, wydając Sentai, wydając Kamen Rider, też nie na wszystko dostali pozwolenie i też wydali tylko część serii, a potem był nagle ciach. Zaczęli wydawać od pierwszego sezonu, od Jetman, czyli tego pierwszego sezonu, ostatniego sezonu, który nie został przez Amerykanów przerobiony, a doszli do 26, czyli 11 sezonów i ciach. Się skończyło nagle, nie do końca wiem dlaczego. To jest ten problem, że to jest mentalność japońska, mówiąc w dużym skrócie. Czysta mentalność. Ja jeszcze chciałem się zapytać, zanim na koniec jeszcze tak o tym pogadamy. Aktorzy, którzy w tym grają, bo to jest ciekawe. Aktorzy właśnie w tych strojach, no nie wygląda to zbyt poważnie, prawda? Jestem ciekaw, jak to jest traktowane w Japonii, jak jesteś aktorem, który gra w takich serialach. Czy to są, oni są znani, czy są za to bardzo lubiani, czy są gwiazdami w ogóle, czy tak po prostu trochę takie kino klasy B, C. Jak to wygląda?
aktor grający Kamen Rider Wizard ma serial, który jest dostępny na Netflixie na podstawie mangi. Jakieś tam oglądałem sobie przypadkowo, mówię, hej, a to nie grał Ridera? Ty, kurczę, grał. Są normalnie w świecie zwykli aktorzy, czasem modelki, piosenkarki, bo dziewczyny to śpiewają jeszcze czasem, więc one czasem też muszą pod tym kątem wystąpić. Więc tak, generalnie, tak. Generalnie ci aktorzy są popularni, są znani, to są modelki, piosenkarze, albo zwykli aktorzy, którzy to robią w różnym wieku, w zależności od... To może być droga do jakiejś większej kariery, że dostałeś robotę jako Kamen Rider i dzięki temu ktoś się wybije i będzie później grał w ambitnych produkcjach. Może, jak w każdym tego typu przypadku, aczkolwiek nie liczyłbym, że to będzie na zasadzie takiej, że zostanę aktorem tokusatsu i się będę sławny. Bo to niestety tak nie działa. To nie jest ten poziom popularności, bym powiedział. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że seriale tokusatsu w Japonii są jak dla nas Reksio i Bolek i Siuszatek i Kolarol. Wszyscy to znają, od czasu gdzieś coś do tego nawiąże. Są reklamy przesiewcze z Gorędzia. Tak. No, wydaje mi się, że większość Japończyków kojarzy to. Nie ogląda, ale oglądał ten sezon. Za dzieciństwo oglądał ten sezon i on to kojarzy. A później to tak różnie bywa. Natomiast to są bardzo pozytywne seriale, na które się po prostu... To jest jak seriale dzieciństwa. Sezon dzieciństwa po prostu. Masz swój sezon, po prostu my mamy Czarodziejkę i Dragon Balla, i Himena, i Smurfy, i tak dalej. Tak oni mają Kamen Rider, Super Sentai i Pretty Cure i inne anime. Bo warto powiedzieć w ten sposób. Dla Japończyków cała ich popkultura to nie jest na zasadzie taki, że oni to jest naród fanów, naród otaku. Nie. To jest naród zwykłych ludzi. Dla nich są zwykłe seriale, zwykłe książki, bo mangi są, tak powinniśmy traktować troszeczkę jak książki i tyle. Natomiast my Zachód mamy na tym punkcie bzika, bo dla nas to jest inne. Dla nas to jest nowe, ze względu na różnice kulturowe, na podejście do tematyki, na to, że oglądasz Sentaje i temat kościołów pojawia się tam w odcinku, kiedy trzeba ubrać pannę młodą albo kiedy trzeba się pomodlić do jakiegoś boga bliżej nieokreślonego i bohater stoi w kościele, bo nie mogli tego nakręcić w świątyni buddyjskiej czy szyntoistycznej, because reasons, najnormalniej w świecie, wtedy jest scena w kościele i tyle. Swastyki się pojawiają, no bo to jest symbol religijny pokoju i szczęścia, że my mamy z tym inne skojarzenia. Trudno. Kropka idzie się dalej. Tak samo jest z tym. To jest jak Bolesławiec. O. Ktoś się interesuje Polską, to o Bolesławcu usłyszy, myśli, że Polacy są w ogóle zajawieni na Bolesławcu. I nie mam ani jednej sztuki Bolesławca w domu. W życiu tak Bolesławca. Ja się dowiedziałem o ceramice z Bolesławca od mojej japońskiej żony, nie wiem. Ale to jest dokładnie. Pytanie jest takie, pójście i zapytać się Japończyka, czy znaczy ogląda serial X, to jest takie jak rzucanie rzutkami. Trafisz albo nie trafisz. W punkty. No i tyle. To nam się tak wydaje. Natomiast... Dobra. To tak może na koniec. Od czego by zacząć? W skrócie. Jakbyś ktoś się zainteresował. Okej, chciałbym się dowiedzieć o tych japońskich superbohaterach. Trochę łyknąć tego klasycznego. Bo to jest science fiction trochę takie, nie? Tak. Jakby nie patrzeć. To jeżeli... Od czego zacząć? Co byś polecił? Co ty lubisz? Co myślisz, żeby było fajne na początek? To jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Kamen Rider, zacznijcie od Kamen Rider Kuga, czyli od... Kamen Riderzy są podzieleni na ery według historii japońskiej. To jest era Heisei, która dzieli się na 1 i 2, bo podzielona rocznicą. I zacznijcie od Kamen Rider Kuga, czyli od pierwszego serialu z Heisei 1. Bo to są
te nowsze są dobrymi serialami, nie odbijecie się od starych efektów specjalnych lat 70., nie odbijecie się od fabuły, która może albo nie musi wam przypaść i tak dalej. Jak się wciągniecie, to możecie sobie zrobić projekt, obejrzyjmy starocie. I nie będzie w tym momencie tego problemu, i nie będzie wtedy tego problemu takiego odbicia się od historii, po prostu od 50 lat historii. W tym momencie, w tym roku jest 51, w zeszłym roku jest 50 rocznica Kamen Rider. Jeżeli chodzi o Super Sentai, możecie zacząć od dowolnego sezonu, natomiast jeżeli chcecie poznać tak naprawdę z czym to się je i jak, czy wam to podpadnie, zacznijcie od sezonu 35, czyli Kaizo Sentai Gokaiger. To jest sezon, którego ja zacząłem, to jest ten film rocznicowy. Główny zespół może się transformować we wszystkie poprzednie 34 zespoły, a tam w kolejnych rocznicach dochodzą kolejne. I jeżeli oglądaliście, sami wiecie co, to tam się te kostiumy się pojawią, będziecie mieć, może poczujecie nutkę nostalgii, a potem polecam obejrzeć sobie, na przykład iść w przód albo iść w tył, bardziej polecam iść w przód, po to, żeby sobie nie spoilerować filmami team upowymi, jak wygląda poprzedni zespół, a potem zróbcie sobie projekt, zacznijmy od pierwszego sezonu. Tylko nie przeraźcie się, bo to jest lata 75 i tam są naprawdę ciężkie efekty specjalne. Tam naprawdę widać, że miecz jest gumowy, tam są głównie kopniaki i uderzenia, a nie jakieś wybuchy, lasery i tak dalej, bo nie było wtedy jeszcze takich możliwości. I wtedy poznacie taką jedną rzecz bardzo charakterystyczną dla Shutaro Ishinomori'ego, czyli jego po prostu sztukę. To jest ciężka w odbiorze, ale on jest jednym z najbardziej utytułowanych Japończyków w tym materze. Mangi tworzył, miał mnóstwo, seriale tworzył, filmy tworzył. I to, że Kamen Rider wrócili w erze Heisei, to zawdzięczamy temu, że ludzie chcieli powrotu dzięki Shotaro Ishinomori'emu. Nie dlatego, że przywróćmy ten serial. Nie, bo on był znany, bo on jest lubiany, jest ceniony. I to jest powód, dla którego Riderzy wrócili. I to jest powód, dla którego we wszystkich sezonach od tamtego czasu on jest wymieniany jako twórca. Chociaż on nie maczał tam żadnego palca poza tym, że dał franczyzę. Że stworzył tą franczyzę. I tyle można by powiedzieć. Bardzo bym chciał powiedzieć o wielu innych tematach. Pokazać to już z mojej kolekcji. Na pewno nie dzisiaj. Na pewno na blogu możecie, na którego serdecznie zapraszam, możecie wbijać, czytać takie tematy. Możecie złapać mnie na fanpage'u, zadawać pytania. Próbujcie na Twitterze, na Instagramie. Może to się wreszcie u mnie obudzi, bo ja jestem trochę taki boomer i te media społecznościowe to u mnie tak różnie funkcjonują. Zadawajcie tam pytania, łączmy się. Może powstanie wreszcie polska grupa. Bo właśnie, wyszło, że są ludzie, którzy też to oglądają. No właśnie. Tak. Na naszym Discordzie zapraszamy się. U nas nie, na Discordzie. Nie chcę specjalnie grupy na Discordzie, bo już masz grupy typu popkultura i tak dalej. Możemy tam sobie o takich rzeczach porozmawiać. No. Nie rozdmuchujmy. Nie róbmy. Puentując, nie róbmy z tokusatsu aż takiego. Jest kolejny element kultury japońskiej i nie rozmuchujmy tego, że to jest anime i manga numer 3. Nie. To jest element, popularny element kultury i ja w to wsiąknąłem. Ja bardzo to wszystkim polecam. Aczkolwiek nie życzę tego, co się... Nie życzę tokusatsu tego, co się dzieje z komiksami za sprawą Marvel Cinematic Universe, czyli wykręcania szmaty, że wszyscy znają to tylko na podstawie ekranizacji, a o źródłowym rzeczach to wiedzą i tak dalej. Nie życzę tego. Natomiast mam świadomość tego, że za jakiś czas po prostu będzie ciach i nie będzie nowego sezonu. Będę wtedy smutny, ale bowiem coś się kończy, coś się zaczyna i tyle.
A o tym, że można w to wsiąknąć i można w tym być bardzo zajawiony, można to polubić, nie świadczy o tym ten fakt, że mam niechlubny rekord, znaczy chlubny rekord tego, że w 2019 roku, jak wróciłem z Japonii, to byłem jedynym Polakiem i jedynym człowiekiem na świecie z zachodu, który oglądał wszystko, co jest związane z Super Sentai, bo byłem wtedy w kinie i obejrzałem film, wróciłem, nadrobiłem odcinki, które leciały w międzyczasie w Japonii i miałem ten chlubny taki wisienkę. To jest dobra robota. To jest bardzo, bardzo. Ale to trzeba było wyjaśnić. Prawda, jednak no, Kamen Rider, Super Sentai to jest duża część japońskiej popkultury, science fiction, prawda, tuż obok Godzilla i innych filmów o wielkich potworach. To jest Gamera. Warto wspomnieć chociażby raz o tokusatsu, o Gamerze, bo nie tylko wielkie potwory, nie tylko Godzilla stoją. Właśnie, więc naprawdę jest to coś unikalnego dla japońskiej popkultury. Każdy Japończyk zna, więc warto przynajmniej wiedzieć, o co w tym chodzi. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi dzisiaj, pan F z bloga Miru Rakiru, za wprowadzenie do tematu tokusatsu. Polecamy blog, zajrzyjcie do niego, jeśli chcecie się dowiedzieć nieco więcej na ten temat. Tak, wyjątkowy podcast o ludziach mieszkających w Japonii z ludziem, który nie mieszka w Japonii. No, czasem jak jest okazja porozmawiać na inne tematy, to nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję pogadać. No, czekam aż się będę mógł przeprowadzić. Na inne tematy z innymi gośćmi, prawda? A z sobą pewnie się zobaczymy kiedyś w Akihabarze. Już chwileczkę. Różnica czasu robi swoje. Już nie przeszkadzam. Bardzo dziękuję za dziś. Trzymaj się i do zobaczenia. Ty nie przeszkadzasz, to dzieciaki mają kochanego wujka i trzeba iść na rower. Dobra. No. Bawcie się dobrze. Trzymaj się. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Cześć.